Szanowni Państwo, otwieram obrady 21. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Proszę Państwa, na samym początku tej sesji chciałabym powiedzieć, że 30 października 2020 roku odszedł nasz kolega, pan Paweł Grajper, wieloletni radny z okręgu Barnowa. Jest nam niezmiernie przykro i smutno. Był to niesamowity człowiek o wielkim sercu, bardzo pozytywny i życzliwy dla wszystkich. Wielki społecznik i człowiek zaangażowany w sprawy gminy i swojego ukochanego Barnowa. Pawle, zostaniesz w naszych sercach na zawsze. Rodzinie pana Pawła i wszystkim jego bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia od całej Rady Gminy i od wszystkich radnych. Proszę Państwa, uczcijmy pamięć o Pawle chwilą ciszy. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, pogrzeb pana Pawła prawdopodobnie będzie po 12 listopada. Taką informację Państwo uzyskacie od nas, kiedy dokładnie i ode mnie, także ta informacja będzie. Jeszcze dokładnie tego nie wiemy. Zaszły zmiany i dlatego nie chcemy mówić, kiedy dokładnie, bo nawet tego nie wiemy. Przechodzimy do dalszych obrad. Informuję, że sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, pana wicewójta Tomasza Hołowatego, panią skarbnik Agnieszkę Podgórską, panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią radcę prawną Kamilę Korn, wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu zdalnym. W związku z tym, że sesja jest zdalna, obecność sprawdziłam, wiem, że wszyscy są ci, którzy powinni być. Więc na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 13 radnych, czyli sesja, tak? Czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni to pan Grajper Paweł i pani Guzowska Grażyna. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 21. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o ewentualne uwagi, propozycje do zmian porządku obrad. Nie słyszę w takim razie, o, porządek obrad jest taki, jak został przesłany radnym. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Są to sprawy organizacyjne. W tym miejscu chciałabym oddać głos pani Monice Tarnowskiej. Proszę bardzo, pani Monika Tarnowska. Witam Państwa serdecznie, Państwa radnych, wszystkich zgromadzonych tutaj. Chciałabym Państwu jak co roku przedstawić informację pan wójta gminy Biesiekierz w sprawie oświadczeń majątkowych za 2019 rok. Wyłączyła pani mikrofon. Pani Moniko, mikrofon. Już, przepraszam, gdzieś tu kliknęło jeszcze raz. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Chciałabym Państwu jak co roku przedstawić informację wójta gminy Biesiekierz o stanie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkie osoby wydające decyzje administracyjne za 2019 rok. Na podstawie artykułu 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt gminy winien dokonać analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez wskazane przeze mnie wcześniej osoby. Po jednym egzemplarzu złożonych oświadczeń majątkowych wraz z kopią rozliczenia podatku dochodowego PIT przesłano według właściwości miejscowej do odpowiednich urzędów skarbowych w Koszalinie. Stwierdzić należy, że wszystkie osoby złożyły zobowiązane do złożenia oświadczeń wywiązały się z ustawowego obowiązku. Do oświadczeń majątkowych dołączono wymaganą kserokopię rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2019 rok. Termin złożenia oświadczeń majątkowych w tym roku wyjątkowo przez strefę COVID został wydłużony z 30 kwietnia do 31 maja 2020 roku i został ten termin przez wszystkich dochowany.
Przeprowadzając analizę złożonych oświadczeń majątkowych pod względem prawidłowości i wypełnienia, stwierdzono, co następuje. Naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie w piśmie z dnia 27 października tego roku, wpływ do urzędu 29 października, w wyniku dokonanej analizy złożonego według właściwości miejscowej oświadczenia majątkowego pani skarbnik gminy Agnieszki Podgórskiej, pana Tomasza Wałwatego, zastępcy wójta gminy oraz pani dyrektor Renaty Mankiewicz, potwierdził, iż w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością skierowania wniosku ze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie o kontrolę przedmiotowych oświadczeń. Naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie pismem z dnia 27 października, wpływ do urzędu 29 października, odniósł się do oświadczeń majątkowych radnych gminy Wisiekierz, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu gminy wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. W złożonych oświadczeniach nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, a jedynie drobne uchybienia nie skutkujące koniecznością skierowania wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie. Złożone za 2019 rok oświadczenia majątkowe stanowić będą materiał porównawczy do analizy oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane w następnych latach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo pani Moniko. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Jest to punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy. Informuję, że do przyjęcia jest protokół z 20 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2020 roku. Zgodnie z paragrafem 41 ust. 3 statutu gminy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca Rady zapoznałam się z nim i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Czy radni zgłaszają uwagi bądź wnoszą o jego uzupełnienie? Nie słyszę. W takim razie informuję, że wobec braku uwag ze strony radnych wyżej wymieniony protokół uznaję za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt piąty. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę pana Andrzeja Leśniewicza, wójta gminy Wysiekierz, o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani przewodnicząca, szanowne panie i panowie radni, panie i panowie sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, współpracownicy, mieszkańcy gminy Wysiekierz. To sprawozdanie będzie nieco inne, bo to będzie podsumowanie nieomal dwóch lat, ale te elementy, które miały się zmieścić w sprawozdaniu między sesjami, również w tym są ujęte. Szanowni Państwo, to już dwa lata minęło, odkąd w wyborach samorządowych w 2018 roku ponownie wybrali mnie Państwo na urząd wójta gminy Wysiekierz. Każda rocznica to zawsze czas refleksji, chociaż dzisiaj niestety zdominowany przez różne niepokoje i niepewności. Wszechobecny COVID-19 to tylko jeden z nich. Nasza gmina, jak wiele w Polsce, była częścią politycznych kampanii wyborczych i miejscem znaczących inwestycji rządowych. Między innymi budowa drogi ekspresowej S6 oraz planowane i rozpoczynane prace nad budową S11, która w znakomity sposób poprawi dostępność komunikacyjną, zmniejszy się ilość liczby pojazdów przejeżdżających przez gminę, a dawna droga krajowa zmieniła zarządcę, którym obecnie jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Drogi to wyznacznik minionych dwóch lat. Zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnej staramy się realizować jak najwięcej inwestycji drogowych. Stanowią one arterię naszego gospodarczego i społecznego organizmu. Nową kadencję rozpoczęliśmy od dużej inwestycji w Starych Bielicach. To było kilka ulic, między innymi Przyjaciół, Sąsiedzka, Wspólna, Podgórna. Nie zwalniając tempa, przystąpiliśmy do realizacji kolejnych inwestycji drogowych, w tym również w Starych Bielicach na ulicy Polnych Traw i Jabłoniowej oraz w Nowych Bielicach na ulicy Parkowej. W obu przypadkach zadania były niezwykle istotne ze względu na duże problemy związane z zalewaniem tych terenów leżących przy tych ulicach. Tu także pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 50% z nowego Rządowego Funduszu Wsparcia na Inwestycje Drogowe. Również z tego samego powodu, związanego z zalewaniem mieszkańców, pozyskaliśmy środki na realizację największego zadania inwestycyjnego w gminie, polegającego na przebudowie ulicy Dębowej, Latanowej i części Jesionowej w Starych Bielicach. Budżet tego zadania opierał na kwotę ponad 5 milionów złotych.
Zadanie zostanie zrealizowane do sierpnia 2021 roku. Po terenie gminy przebiegają oczywiście również wymagające naprawy drogi powiatowe. W bieżącej kadencji znacznie usprawniliśmy współpracę finansową z powiatem koszalińskim. Na podstawie wspólnych porozumień zrealizowaliśmy szereg zadań inwestycyjnych, m.in. drogę do Lasek Koszalińskich, do Świemina i w Kotłowie. W bieżącym okresie dofinansowaliśmy budowę chodnika w kierunku Gniazdowa, przejście dla pieszych w Kotłowie, przejście dla pieszych w Świeminie. W trakcie realizacji jest bardzo ważna droga na odcinku Biesiekierz-Parnowo. Złożony jest również wniosek o dofinansowanie drogi na odcinku Świemino-Warnino. Nie tylko drogi osiedlowe, ale także drogi dojazdowe do gruntów rolnych znalazły miejsce w planie inwestycyjnym naszej gminy. Pozyskaliśmy środki i zbudowaliśmy ponad kilometr drogi z płyt w Parnowie. W minionym roku zaplanowaliśmy takich dróg na ponad milion. Niestety ta niepewność ekonomiczna, jaką przyniósł COVID, nie pozwoliła na wdrożenie tego rozwiązania. Niemniej jednak planujemy je w kolejnym roku budżetowym. Mam ogromną nadzieję, że tym razem sytuacja będzie już inna, a pandemia i jej finansowe skutki w końcu miną. W tym miejscu warto również przypomnieć zakończenie budowy nowej sali gimnastycznej w Starych Bielicach, pierwszej pełnowymiarowej, również dofinansowanej, tym razem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pamiętam doskonale otwarcie tego obiektu z udziałem pana posła Pawła Szefernakera, obecnie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dosłownie i w przenośni postawiony pod bramką przekazał kolejną dobrą nowinę, iż dofinansowanie uzyskał także złożony przez gminę wniosek na budowę boiska z torem wrotkarskim i skocznią. Przetarg na to zadanie jest już rozstrzygnięty, a planowane zakończenie to sierpień 2021 roku. Również w celu poprawy oferty sportowej i rekreacyjnej postawiliśmy tor przeszkód na stadionie Biesiekierz, a we wszystkich miejscowościach staną nowe place zabaw. W listopadzie 2019 roku ruszyła budowa 5 tak zwanych otwartych stref aktywności, które stanęły w Biesiekierzu, w Laskach Koszalińskich, w Parnowie, Kotłowie i Nowych Bielicach. W tym roku rozstrzygnęliśmy przetarg na kolejnych 6 placów w Warninie, Świeminie, Warsowie, Gniazdowie, Kraśniku Koszalińskim i Cieszynie. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła renomowana koszalińska firma Buglo, co gwarantuje jakość wykonania. Również w przyszłym roku dokupimy wyposażenie na place w Kotłowie oraz Parnowie, jak i również postawimy nowy plac zabaw przed świetlicą w Nowych Bielicach. Jednocześnie część z tych placów wyposażonych jest w urządzenia fitness. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych ograniczeń w ich wykorzystaniu, tak jak niestety ze względu na pandemię ograniczenia dotknęły nasze świetlice wiejskie. A z początkiem 2019 roku przypomnę tylko, że oddaliśmy do użytku 2 nowe kolejne świetlice w Kotłowie i w Parsowie. Oba obiekty również zostały dofinansowane ze środków unijnych. Obecnie, i to także mocno wybrzmiało w kampanii samorządowej, już tylko jedna miejscowość została bez świetlicy wiejskiej. Są to Stare Bielice. Mam jednak nadzieję, że i tym razem pozyskamy środki na nowy obiekt, a wniosek na niebagatelną kwotę ponad 6 milionów został już złożony do Funduszu Przeciwdziałania COVID dla jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście taka ogromna kwota nie dotyczy tylko świetlicy, ale obejmuje również budowę remizy dla OSP oraz ulicę Kościelną, stanowiąc jeden duży projekt budowy pod nazwą Centrum Aktywności Społecznej w Starych Bielicach. Dzisiaj jednak musimy zadbać o nowy model funkcjonowania wszystkich obiektów świetlicowych. Zmusił nas do tego COVID i jego ekonomiczne skutki. Dlatego i w tym obszarze posiłkujemy się finansowaniem zewnętrznym i świadczeniem nowej oferty współpracujących, wyspecjalizowanych jednostek, m.in. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi doskonale zajęcia dla całych rodzin w 3 miejscowościach. Ponadto z udziałem środków zewnętrznych współfinansujących zadanie nieomal w całości działa świetlica dziecięca Kraina z Parnowa.
jak i również w ostatnich dniach zainaugurowano działalność Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla Dorosłych w Świeminie, który także będzie wykorzystywał obiekty świetlicowe do edukacji osób dorosłych. Ten projekt finansowany jest w 100% ze środków zewnętrznych. Najlepszym jednak odzwierciedleniem nowego modelu wykorzystania świetlic jest projekt Dziecięca Radość Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, o którym pan dyrektor szerzej powie później, który także dostał dofinansowanie i to bardzo znaczne, trzeba przyznać, na świadczenie szerokiej oferty świetlicowej w kilku obiektach. A jeśli nauka, no to oczywiście szkoły. Gmina pozyskała dofinansowanie na 3 granty, w ramach których w 100% dofinansowano zakup 41 sztuk laptopów oraz środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Proszę Państwa, jedną z obietnic wyborczych był rozwój oferty skierowanej do seniorów. I tu bardzo szybko, bo już z początkiem bieżącego roku działalność rozpoczął Klub Seniora, tak zwany senior, Klub Senior Plus, którego powstanie także dofinansowano ze środków zewnętrznych. Z ogromną radością śledzę działania tego klubu, który, trzeba przyznać, w bardzo krótkim czasie zyskał swoją markę i rozpoznawalność na tyle, iż jego działalnością chwali się nawet Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poprzez publikowane posty, a w lokalnych czasopismach wciąż pojawiają się pozytywne artykuły i zdjęcia, a pomysłowość kierownictwa klubu, jak i jego uczestniczek i uczestników, jest niezwykła. Po sąsiedzku od klubu zlokalizowany jest inny obiekt, który zyskał całkiem nowy wizerunek. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych wyremontowaliśmy budynek warsztatowo-gospodarczy oraz remizę, przy okazji której remiza otrzymała nowoczesne bramy dostosowane do potrzeb i gabarytów nowoczesnych pojazdów strażackich. Nie oddalając się daleko, jesteśmy w trakcie budowy, którzy Państwo mieliście okazję obserwować, w trakcie budowy Centrum Przesiadkowego w Biesiekierzu. Już niebawem, już naprawdę niedługo, bo w listopadzie, będą Państwo mogli ujrzeć plac w całkowicie nowej odsłonie. Funkcjonalny, a przede wszystkim bezpieczny. Jestem pewien, że nowy plac stanie się miejscem tętniącym życiem, zwłaszcza iż zadbaliśmy o szerokie deptaki, wydzielenie miejsc dla pieszych, a w połączeniu z pomnikiem ziemniaka, przeniesionym obeliskiem pamięci, nowym placem zabaw, urządzeniami fitness i bogatą ofertą biblioteki, nowe centrum stanie się prawdziwą wizytówką Biesiekierza. Szanowni Państwo, przed nami trudne lata. Trudne przede wszystkim ze względu na pandemię i jej skutki gospodarcze, a także społeczne. Zwłaszcza te polaryzujące społeczność, na zwolenników, przeciwników, podsycane przez niektórych polityków i media. Często podnoszę temat COVID-u, jak i staram się przedstawić działalność ostatnich 2 lat, pokazując właśnie, że w tym wszystkim musimy zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek. Oczywiste jest to, że nie spełnimy wszystkich potrzeb naraz, nawet w ciągu jednej kadencji. Chwilą zakończenia każdej z wymienionych inwestycji pojawiają się plany i przygotowania kolejnych. Celowo mówię o dofinansowaniu wszystkich tych zadań, ponieważ zdecydowana większość z nich jest realizowana z udziałem środków zewnętrznych, unijnych, krajowych i innych celowych funduszy. Pozwala to oczywiście na efektywne gospodarowanie finansami i uzyskiwanie takich właśnie efektów. Szanowni Państwo, no jestem dumny z tego, że tak wiele robimy i nie zwalniamy tempa. Równolegle zauważam działalność lokalnych organizacji pozarządowych, czy też inicjatywy mieszkańców, na które również pozyskiwane są środki zewnętrzne, a inicjatywy te wypełniają społeczne zapotrzebowanie na realizację małych projektów społecznych. Warto tu wspomnieć m.in. Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, ciekawą inicjatywę mieszkańców Zielonego Pagórka, czy codzienną misję i działalność ochotniczych straży pożarnych, czy też nowo powstałą spółkę wodną. O kondycję sportową od wielu lat dba Samorządowy Klub Sportowy Wybrzeże Biesiekierz. Gorąco również zachęcam do zrzeszania się w tych organizacjach, do współdziałania na rzecz rozwoju naszej gminy, także z finansowaniem ze środków gminy. Dlatego podsumowując, chciałbym podziękować wszystkim moim partnerom, współpracownikom i przyjaciołom, w tym oczywiście radnym, sołtysom,
dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom, którymi stanowiliśmy i nadal stanowimy oczywiście jedną wielką drużynę. Wiele z wymienionych działań poprzedzonych było, jak Państwo wiecie, gorącymi dyskusjami, ale z perspektywy czasu wiemy, że warto było. Dziękuję również Państwu, mieszkańcom naszej gminy, za zaufanie i wybór mojej osoby na stanowisko wójta gminy Biesiewicz. Realne działania, nie obietnice, takie było hasło mojej kampanii, obecnej pracy, jak i wytyczna na kolejne lata. Szanowni Państwo, staram się unikać, kiedy tylko mogę, wspominania tego COVID-u, bo w ostatnim roku szczególnie naznaczył on działalność wielu z nas, a także również samorządu. Skutecznie sobie z tym radzimy, wspólnie. Pamiętamy społeczną akcję szycia maseczek, pomoc w robieniu zakupów przez pracowników OPS-u i Państwa codzienną pomoc niesioną szczególnie osobom starszym, za co z całego serca dziękuję. Jednak znowu znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie. Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie będą uczyć się w domu do 29 listopada. To taka wstępna data. Placówki kultury są niedostępne. Zmniejszono limit osób przebywających w sklepach oraz kościołach. Ograniczono działalność galerii handlowych oraz hoteli. Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki. Szanowni Państwo, to już ostatni etap przed narodową kwarantanną. Proszę o konsekwentne stosowanie się do zasad i o wzajemne zrozumienie i wyrozumiałość. Jeśli napotkamy jakiekolwiek problemy wynikające z tych restrykcji, proszę również o wzajemną pomoc. Między innymi pomoc w zakupach osobom starszym. Dzisiaj jedynym najskuteczniejszą formą profilaktyki jest mimo wszystko dystans społeczny. Nawiązując również do treści tego wystąpienia, proszę o niesienie pomocy dla lokalnej gospodarki i lokalnych przedsiębiorców. Zachęcam do kupowania w lokalnych sklepach spożywczych, zaopatrywania się u lokalnych rolników. W ostatnim czasie głośno było komentowane m.in. zamknięcie cmentarzy. Zachęcam zatem do zakupywania i promowania oferty naszych lokalnych, biesiekierskich sprzedawców kwiatów i zniczy. Dzisiaj, proszę Państwa, wszyscy zdajemy egzamin i obyśmy go przeszli w zdrowiu i zwycięsko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. My też dziękujemy za 2 lata współpracy owocnej z panem. Czy są pytania do pana wójta jeszcze do sprawozdania? Mogę? Tak, proszę. Mogę. Ja cieszę się z tego, co pan wójt przedstawił, ale ja myślę, że tutaj bardzo duże wyrazy podziękowania powinniśmy skierować do pani skarbnik, która jako nasz minister finansów nad tymi wszystkimi działaniami czuwa. I tylko dzięki temu, że umie te słupki, tabelki poukładać, to mamy taki, a nie inny wynik, a nie doprowadziła do sytuacji, że gmina się zadłużyła, ani nie doprowadziła do sytuacji, że mamy inne kłopoty finansowe. Pani minister finansów w gminie Biesiekierz, bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam panie, panie Marku. Będzie czas na osobiste spotkanie pani skarbnik. Pani skarbnik, też dziękujemy bardzo. Tak. Dziękujemy bardzo całemu urzędowi gminy, że nas wysłuchują i współpracują z nami i chętnie, powiedzmy, wykonują to, co, znaczy wykonują, może źle określiłam, pomagają nam po prostu w naszej dalszej też działalności tutaj na terenie gminy. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2019-2020, czyli to jest ten poprzedni rok szkolny. Informacja ta została przedstawiona Państwu radnym na komisji w dniu 3 listopada przez panią Igę Złotar-Tobiasz. Myślę, że ponownie jej czytać już nie będziemy i nie ma takiej potrzeby. Czy Państwo radni mają jeszcze pytania ewentualnie do tej informacji? Nie słyszę, w takim razie rozumiem, że informacja ta została o,
o tym poprzednim roku szkolnym przyjęta przez Państwa radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7, w którym jest podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2020 rok. Projekt został przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowany był na komisji wspólnej wszystkich komisji. Proszę może o kilka słów panią skarbnik na temat tej uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedkładam w imieniu wójta gminy Biesiekierz projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Biesiekierz na rok 2020. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 28 180 zł zgodnie z załącznikiem numer 1 i numer 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy Biesiekierz na rok 2020 o kwotę 28 180 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem numer 3 i 4. Zwiększenie dochodów o 28 180 zł wynika z pozyskania przez gminę Biesiekierz środków finansowych na realizację dużego projektu Dziecięca Radość. Całkowita wartość projektu to 1 342 440 zł, który będzie realizowany w latach 2020-2023. W tym roku rozpoczynamy taką małą kwotą. Pan Mariusz Sydoruk szczegółowo będzie omawiał ten projekt. Ponadto jeszcze wpłynęły środki z Funduszu Pracy na wypłacenie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny. Stąd są zmiany po stronie dochodów i te same kwoty zostały ujęte po stronie wydatków. Ponadto przenosimy środki pomiędzy działami na opłacenie kosztów dopłaty do ścieków za miesiąc grudzień. To są główne kierunki zmian w uchwale budżetowej. Natomiast omówię od razu zmianę do wieloletniej prognozy finansowej, bo jest to wynik rozstrzygniętego przetargu na oprowadzanie śmieci, gospodarkę śmieciową w gminie Biesiekierz na lata 2021-2023. Po złożeniu dokumentów na komisję został rozstrzygnięty ten przetarg, w związku z tym została złożona autopoprawka do Państwa, uwzględniająca kwoty już wynikające z rozstrzygniętego przetargu. Mieliśmy zabezpieczone limity wydatków na lata 2021-2023, jednak okazało się, że w ciągu tych trzech lat oferta została droższa o około 375 tysięcy. W związku z tym zwiększamy w poszczególnych latach plan wydatków, limity wydatków na gospodarkę śmieciową. I tak ustalamy w 2021 rok. Jest to 1 856 536 zł, w 2022 2 418 67 zł 20 groszy, w 2023 roku 2 418 67 zł 20 groszy i w 2024 jest to ostatnia faktura, która przyjdzie po prostu w grudniu 2023 z terminem płatności na 24. 201 505,60 zł. Są to główne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na gospodarkę śmieciową w gminie Biesiekierz. Jeżeli są pytania szczegółowe, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik do tej uchwały? Nie słyszę. W takim razie proszę o opinię komisję budżetową. Komisja budżetowa pozytywnie opiniuje zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy do głosowania. Głosowanie będzie się odbywać. Ja będę przeczytam każdego z imienia i nazwiska i Państwo powiecie, czy jesteście za, czy przeciw, czy kto się wstrzymał. Przechodzimy do takiego. Ale pani przewodnicząca, musimy przed tym powiedzieć swoje nazwisko. Tak. To jest ważne. Ale ja będę też czytać imię i nazwisko. Dokładnie, ale każdy z nas powinien powiedzieć. Marek, dobrze. To tak zrobimy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2020 rok. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jestem za. Jacenty Dębski Tomasz. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer jest za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Pani Elu.
wyłączyć. Halo, czy mamy połączenie z panią Elą? To przejdziemy dalej. Pan Marek Płaza. Marek Płaza, jestem za. Pani Martyna Ryfun. Martyna Ryfun, jestem za. Pani Bernadeta Tomczak. Pani Bernadeta. Mikrofon, Beniu. Ja Tomczak, jestem za. Dziękuję. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Jeszcze raz pani Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 radnych obecnych przyjęło uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2020-2028. Ten projekt też uchwały był przedstawiony państwu radnym. Przed chwilą pani skarbnik go zreferowała. Czy ewentualnie pytania jeszcze są do tego projektu? Nie słyszę. W takim razie proszę o opinię Komisji Budżetową. W imieniu Komisji Budżetowej akceptuję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie ponownie do głosowania teraz nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2020-2028. I będę teraz czytała po kolei, zmieniać nazwiska. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terela Kijan. Pan Terelak. Mikrofon ma wyłączony. Terelak Jan Jerzy, jestem za. Tomczak Bernadeta. Pani Beniu. To przejdziemy dalej. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję. Pani Bernadeta Tomczak. Jestem za, Kuba. Jestem za. Za. No. Proszę się tylko przedstawić, żeby nie było. Bernadeta Tomczak, jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu gminy Biesiekierz. Projekt tej uchwały został przedstawiony radnym też na wspólnej komisji. Nadmienię tylko, że dopłata za cenę 1 m³ wody będzie wynosić 45 groszy i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Również dopłata za 1 m³ ścieku wyniesie 6,14 i też nie uległa zmianie do roku poprzedniego. Dopłaty są stosowane dla zużycia wody i ścieków do 25 m³. Czy ewentualnie pytania są jeszcze do tej uchwały? Nie słyszę. Proszę o opinię Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Jak nie ma pytań, Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Dębski Jacenty Tomasz, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika.
Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Relak Jan. Jan Jerzyta, Relak, jestem za. Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Projekt tej uchwały był przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowany był na komisji wspólnej. Poproszę kilka słów panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Pani skarbnik. Przepraszam bardzo, nie włączyłam mikrofonu. Proszę. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Odczytać poszczególne stawki, czy stawki, czy państwo sobie życzą, czy ogólnie powiedzieć o wzroście, bo trochę to potrwa. Ogólnie. Myślę, że ogólnie. Nie. Minister finansów określił maksymalne stawki i średnio stawki maksymalne w porównaniu rok do roku wzrosły o 3,9%. Takim też kryterium wójt gminy Bieciekiecz kierował się przy podnoszeniu stawek podatków od nieruchomości. Ogólny skutek finansowy dla budżetu gminy to jest wzrost dochodów o kwotę 141 423 zł i 76 groszy. Ogólnie można powiedzieć, że stawki podatku wzrosły o parę groszy po przecinku, także nie jest to znaczny wzrost, a pozwoli troszeczkę jakby zwiększyć uszczuplenia z tytułu samego PIT-u, który będzie niestety ograniczony w tym roku dla gmin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do tej uchwały? Pani Przewodnicząca, Krzysztof Kraczek. Mam wrażenie, że pani wywołała trzecią uchwałę dotyczącą dopłat do odbiorców wody i dostawców ścieków w kolejności, a pani Agnieszka uzasadniła czwartą uchwałę. No, ale trzecia była. Głosowaliśmy nad nią. To ja zaspałem w takim razie. Przepraszam bardzo. Głosował pan już nad nią. Teraz przechodzimy do czwartej uchwały. Ten czas szybko leci, że... A w internecie szczególnie, panie Krzysztof. Tak. Pani skarbnik zreferowała stawki podatku od nieruchomości na rok 2021. Czy państwo mają jeszcze ewentualnie pytania do tej uchwały? Nie słyszę. W takim razie proszę o opinię Komisję Budżetową. W imieniu Komisji Budżetowej opiniujemy pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krawczak Krzysztof, jestem za. Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczak Bernadeta. Głośniej pani Beniu. Bernadeta Tomczak, jestem za. Dziękuję. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bieciekiecz w 2021 roku. Jest to uchwała numer 5. Projekt ten był przedstawiony wszystkim radnym również i tutaj też proszę o kilka słów panią skarbnik. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak przy poprzedniej uchwale, po ogłoszeniu stawek maksymalnych, które wyniosły, wzrost tych stawek wyniósł 3,9%, tak samo zostało przyjęte przy wzroście stawek obowiązujących w gminie Bieciekiecz. Także średnio wzrost wynosi 3,9%, co daje z
skutki finansowe w kwocie 18 237,59 groszy w roku budżetowym 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pani skarbnik? Nie słyszę. W takim razie proszę o opinię komisję budżetową. W imieniu Komisji Budżetowej opiniuję pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bejnerowicz Anna, jestem za. Dębski, Jacenty, Tomasz. Jacenty, Tomasz, Dębski, jestem za. Jabłońska, Bauer, Małgorzata. Małgorzata Jabłońska, Bauer, jestem za. Kaźmierczak, Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak, Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła, Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska, Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza, Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun, Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak, Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczak, Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Wypych, Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska, Zujewska, Wioleta. Zielińska, Zujewska, Wioleta, jestem za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. Przechodzimy do szóstej uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt tej uchwały był przedstawiony wraz z uzasadnieniem. Tutaj poprosimy o kilka słów pana Mariusza Sydoruka, dyrektora OPS w Biesiekierzu. Proszę panie Mariuszu. Witam szanowna pani przewodnicząca, szanowna rado, panie wójcie. Tu w imieniu pana wójta przedstawiam projekt przyjęcia do realizacji, projekt uchwały przyjęcia do realizacji projektu dofinansowanego przez fundusze europejskie. Przyjęcie tego projektu pozwoli na tak naprawdę pozwoli na przyjęcie dofinansowania kwoty 1 208 196 000. Cała wartość projektu to 1 342 440 zł. I tutaj przedstawiam tą uchwałę w imieniu pana wójta, ale równie dobrze pan wójt mógłby sam zreferować, ponieważ wie wszystko od początku. To chciałem też zaznaczyć, że to pan wójt był takim promotorem pomysłu udziału w ogóle w konkursie i przez długi czas poszukiwania możliwości dofinansowania naszych placówek, naszych świetlic, które niestety w czasach COVID troszkę nie mogły być wykorzystane. Myśmy spędzili też wiele razem godzin na konsultacjach, pomysłach, na wymyślaniu różnego rodzaju takich furtek, które pozwoliłyby nam wygrać ten projekt i to się udało, także bardzo dziękuję. Ja go szeroko dosyć omawiałem na komisjach, ale tak pokrótce, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że będzie to przede wszystkim wsparcie działalności naszych placówek w postaci świetlic wiejskich. Projektem będzie objęta cała gmina, ale docelowo do projektu wskazanych jest 6 miejscowości. Stare Bielice, Nowe Bielice, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Biesiekierz i Kraśnik Koszaliński. Niemniej jednak kompleksowo będziemy obejmowali działalność na terenie całej gminy, ponieważ pozostałe miejscowości, tu uzgodnione są z panem wójtem i z urzędem gminy, będą objęte dodatkowymi działaniami w postaci działalności tam wiosek SOS, jak i również elementami działań z tego projektu. Projekt rozpoczyna się już, bo lada moment podpisujemy umowę, będzie trwał do 30 czerwca 2023 roku. Pozwoli nam bardzo dofinansować te placówki, pozwoli nam zatrudnić kadrę wychowawczą, pozwoli nam na to, żeby ta kadra pracowała w tych placówkach. Dodatkowo w projekcie przez 30 miesięcy będzie realizowane takie zadanie jak zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów i będą to zajęcia warsztatowe w ilości 690 godzin.
Kolejnym zadaniem w projekcie będą zajęcia edukacyjne. Tutaj będzie wsparcie w zakresie edukacji i korepetycji dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce. Będą to zajęcia językowe, matematyczne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie i fizyka, i chemia, i może być i informatyka. Tutaj mamy taki wachlarz możliwości otwartych. W tym celu będziemy bardzo współpracować ze szkołami. 10 wycieczek dla naszych dzieci poprzez cały ten okres, czyli w zasadzie jedna wycieczka na kwartał, 9 imprez integracyjnych o zasięgu gminnym. Tutaj możemy wykorzystać już nasze pomysły do realizacji, które świetnie nam się sprawdzały, typu Dzień Dziecka, festyny, pikniki, rajdy. Tutaj też wachlarz pomysłów jest otwartych. Dodatkowo będzie wsparcie dla rodziców w postaci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Tu oferta dla szkół. Będziemy mogli to wykorzystać w szkołach, w placówkach edukacyjnych. Tak jak pani Martyna na komisji wskazała, również może być to wskazane, skierowane dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, czyli w przedszkolu. Dodatkowym już takim jakby wymuszającym w tych czasach działaniem jest wsparcie psychologiczne w czasach pandemii COVID i tutaj będzie uruchomiony telefon i psycholog będzie mógł udzielać również porady osób dotkniętych tym problemem, a wiemy, że jest to dzisiaj problem. Jeśli tylko nam pozwoli sytuacja pandemiczna, to placówki ruszają 1 stycznia. W tym momencie już szykujemy szereg działań przygotowujących przede wszystkim poszukiwania i zatrudnienie kadry. I dzięki temu nasze placówki mogą być rzeczywiście dofinansowane w dobry sprzęt. Tu przewidziany jest również zakup zamków dmuchanych, które zawsze wynajmujemy. Materiały do zajęć, materiały doposażające placówki. Będą też prowadzone poczęstunki w ramach zajęć kulinarnych w tych placówkach. Tak pokrótce, jeśli pytania, to zapraszam i polecam przyjęcie uchwały ku radości naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy są pytania jeszcze do pana dyrektora? Tak, ja mam. Proszę, pan Marek Płaza. Na komisji pan dyrektor, ja potem w domu się zastanawiałem nad tym, co pan dyrektor powiedział. Pan dyrektor przedstawił, że dotychczas był realizowany program Wioski Dziecięce w określonych świetlicach i część tych świetlic zostało z tego programu wyłączonych, przechodzi do nowego programu. Chodzi mi o to, że pracowałem wiele razy z młodzieżą, wiem, że jeżeli coś się działo, to nagle przejście do innego zadania, takie dla młodzieży nie jest do końca dobre. Pytanie moje brzmi tak, jakie było kryterium i kto zdecydował o tym, że po pierwsze, akurat w tych świetlicach będzie realizowany program proponowany przez pana dyrektora, i drugie pytanie brzmi, dlaczego została ta zmiana wprowadzona? Czyli tam, gdzie były realizowane dotychczas wioski dziecięce, program jest przerywany i wchodzimy tam z nowym programem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan dyrektor może odpowiedzieć. Tak jest. Jeśli chodzi o program Wioski Dziecięce, to proszę państwa, on jest jakby zakańczany każdego roku, ponieważ to jest w ramach otwartych konkursów i to, czy ten program będzie w takiej czy innej formie, jest ogłaszany każdego roku w konkursie, tak? Tutaj ten program cieszy się powodzeniem, ale działania prawie identyczne, bardzo podobne będą prowadzone w ramach projektu unijnego. Skąd wytypowano te miejscowości? Żeby uzyskać dofinansowanie takiego projektu, trzeba bardzo szeroko uzasadniać działania i wybory w takim projekcie, tak? Tutaj materiałem, który posłużył, były analizy, były sprawozdania i były raporty o stanie gminy, które wskazywały na udział dzieci w uczestnictwo w placówkach, w zajęciach, w organizowanych wydarzeniach i proponowanych formach działalności i aktywności dla dzieci na terenie całej gminy. Niestety nie można było objąć wszystkich placówek,
a ze względu na wartość projektu, bo tam były też ograniczone możliwości finansowe i no, ze względu na to musieliśmy jakimiś kryteriami się kierować. Niemniej jednak projekt będzie w formie pracy podwórkowej prowadzony na terenie całej gminy. To, że wyznaczone są miejscowości docelowe tych sześć, nie znaczy, że na przykład w Warninie nie będziemy prowadzić tam działań. Również będą konkretne działania tam prowadzone. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ewentualnie do pana dyrektora? Znaczy ja podziękuję panu dyrektorowi, bo w tej chwili dopiero dostałem całkowity obraz tego programu, czyli rozumiem, że on nie jest zawężony do tych sześciu świetlic, tylko generalnie w innych miejscowościach również dzieci mogą skorzystać. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Nie jeśli słyszę więcej. Proszę pani przewodnicząca, tylko właśnie tytuł uzupełnienia to, co pan Marek pytał, bo naszym jakby intencją było, żeby dać szansę innym środowiskom skorzystania tej oferty, również SOS Wioski Dziecięce, a to, co właśnie pan Mariusz referował, to absolutnie znakomicie się wkomponowuje w to puste miejsca. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko o tym znaczeniu edukacyjnym tej oferty, bo to też niebagatelna oczywiście sprawa i dla naszych szkół, i dla naszej młodzieży. A poza tym ta korelacja, o której mówiłem na komisjach z Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji, pozwoli na zwiększenie tej szansy oddziaływania na wszystkie środowiska, a nawet na ewentualną realizację naszych różnych sztandarowych nawet imprez, które mam nadzieję, jeśli ten COVID ustanie, będziemy mogli realizować. Dzięki tym programom naprawdę możemy być samowystarczalni w realizacji niektórych imprez naprawdę na wysokim poziomie. Pan dyrektor tu dużo ciepłych słów powiedział o mnie, ale moja rola jednak polegała bardziej na lobbowaniu tego projektu w różnych instytucjach, ale merytoryczna zasługa to wyłącznie pana dyrektora i tu serdeczne podziękowania dla pana dyrektora, bo to dyskusji było wiele. Rzeczywiście rozmawialiśmy często i bardzo nam zależało, żeby ten projekt udało się przeprowadzić pozytywnie. Z tego jestem bardzo zadowolony, cieszę się, a panu dyrektorowi gratuluję i dziękuję. Wszystkim nam gratuluję, bo to wspólna nasza sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo obu panom. Myślę, że mam nadzieję, że COVID nam nie przeszkodzi. Faktycznie wykorzystamy te środki i nasze dzieci, cała społeczność gminy Biesiekierz skorzysta z tego projektu. Proszę państwa, czyli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski, Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer, Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczak Bernadeta. Ta Tomczak, jestem za. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratulujemy panu dyrektorowi. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 7 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym był przedstawiony na komisji wspólnej. Przypomnę tylko, że taki program przyjmujemy co roku. Czy są pytania ewentualnie do tej uchwały? Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za kto z państwa radnych wypowie się? Każdy z państwa. Przewodnicząca, ale nasza komisja by chciała się wypowiedzieć. A proszę bardzo. Komisja do spraw społecznych i oświaty, proszę o opinię.
Komisja do spraw społecznych i oświaty opiniuje projekt pozytywnie z pełną świadomością, że ze względu na panującą epidemię z jego realizacją może być różnie, ale jesteśmy za. Dobrze, dziękuję bardzo za tą opinię. Przechodzimy w takim razie do głosowania nad tą uchwałą. Wejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy, jestem za. Tomczak Bernadeta. Ja Tomczak, jestem za. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 8 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie gminy Wysiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy. Projekt został przedstawiony wraz z uzasadnieniem na komisji wspólnej, był analizowany. Proszę Państwa, temat odpadów jest trudny w całej Polsce, a u nas szczególnie. Niestety po przeprowadzonym przetargu kolejny raz musimy podnieść stawkę niestety od osoby. Zostaliśmy przy liczeniu od osoby, nie przeszliśmy na wodę czy na inną metodę. Poproszę o szczegóły panią sekretarz, pani Monika Tarnowska. Szanowna Rado, witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Odnoszę się do uchwały, którą Państwo musicie podjąć. Dlatego mówię musicie, bo jeżeli nie podejmiecie Państwo tej uchwały, to nie będzie odbioru. Niestety w przetargu tylko jedna firma zaoferowała swój udział, czyli firma Ecosam. Kwota przetargu jest, z kwoty przetargu wynika, że aby stawka bilansująca planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi się tutaj zbilansowała na lata 2021-2023, cena za wywóz śmieci od osoby wynosi 32,88, czyli zaokrąglenie 33 zł na mieszkańca. Niestety nie ma możliwości obniżenia tej kwoty. Taki jest przetarg, nie mamy możliwości negocjacji. Orientowaliśmy się w innych, tyle na pocieszenie, co mogę powiedzieć, że sprawdzaliśmy informacje w innych gminach na terenie Polski. Ceny kształtują się czy od wody, czy od osoby w podobnych realiach. Taniej jest tylko tam, gdzie gminy bądź związki gminne, bądź miasta mają własne spalarnie. To znacznie ogranicza te koszty, bo nie są takie wysokie. Nie wiemy, co się zadzieje dalej. Ustawa o gospodarce odpadami jest cały czas nowelizowana, mają być zmiany, ma być obniżona opłata marszałkowska, więc może później przełoży się to niższą cenę i zawsze Państwo radni będziecie mogli ją obniżyć. Liczymy na to, bo ceny są niestety bardzo wysokie. Najwyższa stawka, jaka mogłaby wynosić na dzień dzisiejszy, to jest 2% od kwoty w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dochodu rozporządzanego na jedną osobę, wynosi to 36-38 zł. Na szczęście i na nieszczęście, bo cena 33 zł i tak jest drakońska, ale zdarzać się będzie, że gminy też będą miały dużo, dużo większą. Mówię, tam gdzie jest taniej, jest po prostu własna spalarnia, bliższy transport i inne koszty, które po prostu są wliczane. Na tą chwilę nic więcej Państwu nie mogę pocieszającego powiedzieć. Wszyscy będziemy, odczuwamy tą ustawę, wszyscy odczuwamy to, co się dzieje na rynku. I Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Czy są pytania do Pani Sekretarz w sprawie tej uchwały? Proszę, Pan Marek Płaza, proszę.
Ja chciałem tylko tak gwoli wyjaśnienia dla tych osób, które nas oglądają i słuchają, że jako radni zastanawialiśmy się również nad tym wariantem, że będzie opłata zależna od ilości zużytej wody. I co się okazało? Po różnych przeliczeniach, po różnych ustaleniach wychodzi, że kwota za śmieci przy przeliczeniu za zużytą wodę wynosi też 33 zł, ale cała ta operacja związana z przeliczeniem, ze zbieraniem informacji, ile kto tej wody zużył, podraża jakby koszty samego funkcjonowania Urzędu Gminy. Przyjęta dzisiaj przez nas za chwilę kwota, ta 33 zł, jest kwotą rzeczywistą, czyli ponoszenia kosztów odbioru i utylizacji śmieci, bo to są te dwa składniki, które na tą kwotę wpływają. Bardzo ważną powiedziała pani sekretarz, że tańsze śmieci są tylko tam, gdzie są własne spalarnie. Tak na przykład jest w Szczecinie czy w Policach. Może za parę lat, jak powstanie spalarnia w Koszalinie, to ta kwota ulegnie zmianie. Na dzisiaj ja jeszcze raz chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest to kwota rzeczywistych ponoszonych kosztów i gmina na tym nic nie zarabia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Wypych tam jeszcze chciał. Pytanie do tej uchwały. Czy te stawki, które dzisiaj uchwalimy, będą obowiązywać przez 3 lata, czy tylko rok 2021? Dziękuję. Pani sekretarz. Te stawki, słychać mnie, tak? Tak, słychać. Popatrzę, zaraz sekundę. Te stawki są ustalone na 3 lata, bo przetarg był ogłoszony na 3 lata. I tak jak mówi, jeżeli dojdzie do obniżenia, myślę, że to w końcowym roku wyjdzie ta faza, jakie mamy wydatki, być może może dojść do obniżki tej ceny, tak? Ale na dzień dzisiejszy, na 3 lata jest po 33 zł od osoby. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie do pani skarbnik. Znając życie i znając postępowania szybkiej inflacji i decyzji zapadających ze strony rządu podwyższających najniższe krajowe pensje, to w przyszłych latach na pewno koszty dla firm wzrosną. I czy rzeczywiście to będzie zamrożone te stawki, czy bo pani mówi tylko o obniżkach, o podwyżkach nie mówimy, a jeżeli taka będzie konieczność, to co, będą podwyżki czy nie w przyszłych latach, 2022-2023? Jeżeli będą państwo się mieścić w limitach śmieci, będzie mniej śmieci oddawanych, wtedy będą też koszty usług odbioru spadały, a jeżeli będą rosły koszty administracyjne, proszę państwa, my mamy tylko jeden etat skalkulowany na gospodarkę śmieciową. To jest koszt wynagrodzeń około 60 tysięcy, usługi pocztowe i otrzymanie oprogramowania, które służy. Także my i tak mamy bardzo niskie te koszty administracyjne, które służą tej gospodarce śmieciowej. Myślę, że one dużo nie wzrosną, ale mam nadzieję, że państwo, mieszkańcy gminy zaczną segregować śmieci. I to też wpłynie na obniżenie roczne kosztów, bo ja jeszcze nie chcę państwa martwić, te limity wydatków, które zostały ustalone w WPF-ie, może się okazać, że będzie w tonażu dużo więcej oddawanych śmieci i wtedy one i tak będą za małe. To, że jest przetarg na 3 lata na kwotę 6 800 000, to nie oznacza, że to wystarczy środków na sam odbiór, bo jeżeli nie będzie przybywać odbiorców, którzy tworzą te śmieci poprzez składanie deklaracji i wnoszenie większej kwoty odpłatności za śmieci, to się może okazać, że ten przetarg też nie wystarczy na obsługę gospodarki śmieciowej. Więc koszty administracyjne na poziomie roku 90-80 tysięcy, o to bym się nie martwiła. Martwiłabym się bardziej o to, żeby ten tonaż wyliczony na te 3 lata wystarczył. Bo jeżeli wzrośnie ten tonaż, bo my tak naprawdę w przetargu to mamy cenę zamrożoną, nie ilość ton. Tak jak z paliwem się robi przetargi, mamy cenę ustaloną i ile kupimy metrów sześciennych tego paliwa, tyle, za tyle zapłacimy, tylko po cenie określonej. Jeżeli będą wzrastały tony, będzie rósł koszt śmieci. I nie będzie to na pewno związane aż tak bardzo z kosztami administracyjnymi. Obawiam się bardziej ilości produkowanych śmieci na terenie gminy Wieciewicz. To jest większe zagrożenie, no bo to jest aż prawie 7 milionów na 3 lata. 6 800, tak? Także te koszty administracyjne nie zagwarantuję, bo nie wiem, co się zadzieje. Nie wiem, jak ta minimalna krajowa rzeczywiście będzie, w jakim kierunku szła, no i w jakim kierunku będą w ogóle ceny, czy jak będzie wyglądała inflacja. Też mi jest trudno przewidzieć.
na tyle, na ile umiałam odpowiedzieć, to myślę, że wystarczająco. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Proszę państwa, no ten lockdown nasz, czyli siedzenie nasze w domu i naszych dzieci też powoduje, że niestety ten tonaż wzrasta i to dużo. Ja tylko bym miała prośbę, żeby jednak teraz jest już ustawa, która pozwala na kontrolę, bo ja myślę, że wielu mieszkańców, może nie tak dużo, ale ileś jest poza systemem niestety odpadowym, nie jest zgłoszone w naszych deklaracjach i myślę, że ci, którzy uczciwie płacą teraz dostali podwyżkę, a ci, którzy mają zgłoszone połowę rodziny, to nie dostali tej podwyżki, no bo to tak wygląda, nie? Także proszę państwa, no musimy być uczciwi i może wtedy nam to wystarczy, ale ten lockdown na pewno, który jest obecnie, też powoduje, że zwiększa ilość śmieci. Zresztą widać było to po zużyciu wody, tu pani skarbnik się wcześniej kiedyś tam wypowiadała, że wzrosło zużycie wody, więc myślę, że te osoby, które są w domach, też tej wody więcej zużywają i śmieci też. Woda, ścieki oraz śmieci są bardzo skorelowane, proszę państwa, bo to po metrach sześciennych my do wszystkiego dopłacamy. Do metra sześciennego wody gmina dopłata, do metra sześciennego ścieków dopłata i śmieci obsługujemy, więc te wielkości są bardzo skorelowane. Generalnie na gospodarkę, na dopłatę do ścieków przez 5 lat nie miałam problemu z kalkulowaniem tej ceny. Nie spodziewałam się, proszę państwa, że w tym roku nam zabraknie limitu wydatków na tą usługę. Naprawdę ja planuję 20% wzrostu jakby, bo szacuję, że domki się wybudują, powstanie więcej opomiarowanych od dostawców ścieków, ale to nie wystarczyło. Także to widać po metrach sześciennych, tak? To jest wszystko jednak skorelowane, praca zdalna w domu, to też dużo daje. Po prostu całą gospodarkę jakby przenosimy, to co 8 godzin czasu spędzaliśmy w pracy, spędzamy teraz w domach. Stąd może ten efekt tej ilości w tym roku, taki nieproporcjonalny, bo tak jak mówię, że przy metodologii tworzenia projektów budżetu na poszczególne lata 20% rezerwy wystarczał mi przez 5 lat. W tym roku mi nie wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie są jeszcze jakieś pytania państwa? Jeśli mogę, to tylko dodam, że to co na komisjach, że deklaruję, że te kontrole, o których pani przewodnicząca wspomniała, rzeczywiście uruchomimy i wzmożemy. Także i pracownik od gospodarki odpadami, pani strażnik gminna, może nawet przy udziale policji będziemy chcieli skontrolować tą gospodarkę. Może to przyniesie jakiś efekt, może nie wiem jeszcze jaki, ale może jakiś przyniesie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy. Przypomnę tylko, że ta stawka wynosi 33 zł od osoby. Przechodzimy do głosowania. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy, jestem za. Tomczak Bernadeta. Za. Za. Pani Beniu, nazwisko. Bernadeta, tak? Jestem za. Dziękuję. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 9 w sprawie przyjęcia aktualizacji planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regionalne wodociągi i kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017-2020.
Projekt został przedstawiony Państwu wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej. Jest z nami pan Karol Lisowski, kierownik rejonu Rwik-Białogard i poproszę o parę słów do tej uchwały. Włączył się również pan prezes, chyba pan radny. Dzień dobry pani przewodnicząca, jest, widzę pan prezes, to oddam głos panu prezesowi. To proszę pana prezesa o parę słów do tej uchwały. Dobry Państwu, przepraszam, że wczoraj nie mogłem być na komisji. Witam serdecznie wszystkich radnych, panią skarbnik, również pana wójta. Następnie chciałem tutaj powiedzieć, że w imieniu spółki głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że radny do pana Rajtera. Pani sekretarz, wyłączyć głośnik. Już. Jak powiedziałem, że z żalem przyjęliśmy wiadomość śmierci pana Pawła Grajpera, radnego gminy Biesiekierz. Ceniliśmy sobie jego merytoryczne podejście do naszej branży. Jest to niepowetowana strata zarówno dla Rady Gminy, jak i dla lokalnej społeczności. Składamy wyrazy współczucia rodzinie. Wracając do tematu, proszę Państwa, pierwszą uchwałą, którą będziemy omawiać, jest aktualizacja planu na rok 2020. Aktualizacja ta pojawiła się z uwagi na to, że mamy już generalnie obraz tego, jak będzie wyglądało wykonanie planu inwestycyjnego w roku 2020. W związku z tym przeprowadzaliśmy, że tak powiem, tą aktualizację i zadania niewykonane w roku 2020 przejdą na lata 2021-2023. Pan Karol Lisowski przedstawił, że tak powiem, na komisji zakres tych prac. Myślę, że pan Karol by mógł teraz tutaj opowiedzieć, bo wiadomo, że radni wszyscy słyszeli na komisji, ale aczkolwiek ludzie, którzy nas słuchają nie, więc tutaj chciałbym oddać głos panu Karolowi. Dziękuję, proszę pan Karol. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Więc nasze zadania inwestycyjne są podzielone na trzy tak naprawdę podkategorie, czyli infrastruktura wodociągowa, infrastruktura kanalizacyjna i zakupy inwestycyjne. Rok 2020 zbliża się ku końcowi, więc podsumujmy rok 2020 na początku przy okazji tej uchwały. Pierwsza pozycja w infrastrukturze wodociągowej, no to mamy wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Biesiekierz, działka numer 2219. To jest tak zwana ulica Szpitalna, kiedyś zwyczajowo przyjęta. Tutaj mamy zadanie w tym roku zaprojektować wymianę tej sieci wodociągowej. Jesteśmy cały czas w trakcie wyłaniania projektantów. Nie jest dzisiaj łatwo na tym rynku, ale poradzimy sobie w sposób przewidziany u nas w przepisach i wyłonimy projektantów w drodze postępowania bezprzetargowego już, ponieważ dwa przetargi nie wyłoniły takiego projektanta. Następna pozycja to jest wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Parsowo Projekt. To zadanie udało się już ukończyć. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Następne zadanie, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Laskach Koszalińskich, kontynuowane z 2019 roku, zostało zakończone w tym roku. Kolejna pozycja, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świemino, to również udało nam się w tym roku już zrealizować. Kolejne zadanie, wymiana sieci wodociągowej w Starych Bielitach, działka numer 209/1, ulica Tulipanowa. Jesteśmy na finiszu tej wymiany, tej sieci wodociągowej. No i kolejna pozycja to jest numer 6, zakup sieci wodociągowych. To oczywiście są środki przewidziane do wykupu sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów prywatnych. Następna kategoria zadań inwestycyjnych to jest związane z infrastrukturą kanalizacyjną. I tutaj projektujemy również, znaczy chcemy wyłonić projektantów na zadanie pierwsze, to jest wymiana sieci kanalizacyjnych w Biesiekierzu, działka 22/19. To jest tak samo tak zwana ta ulica Szpitalna, ja zwyczajowo używam tej nazwy. Taki sam kłopot mamy, to jest jedno zadanie projektowe, ale zlecimy już z wolnej ręki jakiemuś zespołowi projektowymi. I drugie zadanie, zakup sieci kanalizacyjnych, bo również tak jak sieci wodociągowe, inwestorzy prywatni rozbudowują sieci kanalizacyjne. Następne zadania, no to już zakupy inwestycyjne, komputeryzacja, zakupy środków małocennych. No jak Państwo wiecie, jesteśmy w branży technicznej, musimy się doposażać. Komputeryzacja, pracujemy na płatnych subskrypcjach,
i programach, więc musimy po prostu je odnawiać. Dział utrzymania ruchu, dział technologiczny, zakup odczynników chemicznych, które są nam jak najbardziej potrzebne, oraz serwis pomp i tak dalej. To tyle pokrótce. Dziękuję bardzo panu Karolowi. Czy są pytania do tej uchwały jeszcze? Pan Wypych, mogę? Proszę, pan Jan. Do pana Karola. Pan tu wspomniał o wykupie tych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Jakie kryteria stosujecie do tego, żeby to wykupić? Jakie stawki? Czy macie swoje ustalone taryfy jakieś, czy to na zasadzie przedstawionych kosztów od danego inwestora? Dziękuję. Może ja się wypowiem, bo to generalnie mój konik. Proszę Państwa, stworzyliśmy taką procedurę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Biesiaki szczególnie, bo to jest najbardziej obszar rozwojowy, jeśli chodzi o naszą działalność w strukturze tych 8 gmin, które mamy. Gmina Biesiekierz tutaj jak najbardziej przoduje. W związku z tym musieliśmy stworzyć taką procedurę, która umożliwia, że tak powiem, kontynuowanie procesów inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych, ponieważ wiadomym jest, że środki finansowe w naszej spółce są ograniczone. W związku z tym było kryterium dochodowe, które było, że tak powiem, określone przez rzeczoznawcę majątkowego. Niestety często były to wysokie kwoty i w związku z tym zmieniliśmy tą procedurę i teraz robimy tak, że wyceniamy to według cen, które posiadamy u siebie, które pochodzą z przetargów, czyli wyceniamy 1 metr sieci wodociągowej, 1 metr sieci kanalizacyjnej. Robimy taką symulację i później z każdym odbiorcą indywidualnie negocjujemy. Staramy się zwracać co najmniej za projekt, że tak powiem, budowlany takiego przedsięwzięcia, no bo na więcej po prostu u nas nie stać, zarówno nas, jak i gminy, powiedzmy, ponieważ no, gmina ma ważniejsze potrzeby niż rozbudowę sieci wodociągowej. Pierwszeństwem są budowy ujęć wody i tu oczyszczanie ścieków. Że tak powiem, abstrahując i upraszczając, najpierw musimy mieć wodę, żeby ją, że tak powiem, dystrybuować, prowadzić jej dystrybucję, tak? W związku z tym rozmawiamy z każdym odbiorcą indywidualnie, przedstawiam sytuację, jaka jest i generalnie udaje się nam na tą chwilę znajdować nić porozumienia. W tym roku bodajże kilkanaście osób już u mnie było, rozmawialiśmy i te kwoty są, że tak powiem, mniej więcej oscylują w granicach wykonania dokumentacji projektowej i są rozbijane w latach, tak, żebyśmy mieli po prostu środki finansowe na realizację innych zadań inwestycyjnych, bardziej potrzebnych gminie. Dziękuję bardzo. Panie Janie, czy wystarczy tyle? No dziękuję, ale to praktycznie to tak po najmniejszej linii oporu RIDIK idzie, bo to najmniejsze koszty to właśnie te projekty, a dalsze inwestycje to koszt 70%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do tej uchwały? Mógłbym jeszcze tutaj powiedzieć, bo tak, żebyśmy też zrozumieli, to nie jest tak, że ja nie chciałbym, żeby dopłacać, że tak powiem. Interesuje mnie rozbudowa sieci jak najbardziej, interesują mnie sprawy gminy. Wiemy doskonale, że no, gmina się bardzo dynamicznie rozwija, aczkolwiek jak mówię, środki finansowe spółka ma ograniczone na inwestycje, a naprawdę mamy ważniejsze rzeczy. Wiemy, że co roku mamy problem z ciśnieniem wody w miejscowościach, tak? W gminie mamy problem z siecią wodociągową, na przykład w Parsowie, tam gdzie już od lat wiemy, że jest duży problem. No i mamy po prostu ważniejsze inwestycje. Do tej pory nie było takiej procedury i tak naprawdę odbiorcy stawali w miejscu, tak? Że tak powiem, następowało zderzenie ze ścianą. Nie mogli nic robić, ponieważ otrzymywali od nas odmowę, no i zostawało albo wiercić studnia, to też nie są małe koszty, tak? A gmina znowuż nie może dawać takich pozwoleń, że tak powiem, bo mamy sieć wodociągową i tak dalej. Więc my tutaj wyszliśmy w kierunku gminy, w kierunku mieszkańców, no i umożliwiamy im tą budowę. Oczywiście, no nie partycypujemy w całości kosztów, no bo nie stać nas na to, aczkolwiek staramy się pomagać jak możemy, tak? Ta procedura jest właśnie po to opracowana, żeby po prostu nie blokować inwestycji. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Przechodzimy w takim razie do głosowania nad uchwałą przyjęcia aktualizacji planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki ZOO RWiK z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017-2020. Przechodzimy do głosowania. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata.
Małgosia. Jabłońska-Bauer, Małgorzata. Małgorzata Jabłońska-Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 10 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki ZOO Rwik z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2021-2023. I tutaj też poproszę pana Karola lub pana prezesa o wypowiedź. Ja może zacznę słowem wstępu. Proszę państwa, będziemy składać nowe wnioski taryfowe w przyszłym roku, chcieliśmy w tym, aczkolwiek jeszcze już nie zdążymy. Wiąże się to ze zmianą podziału kosztów ogólnozakładowych od sprzedaży. Niezbędnym dokumentem, załącznikiem do wniosku taryfowego jest plan inwestycyjny. I na wszystkich obszarach, wszystkich gminach, że tak powiem, takie plany zostały przygotowane, również na terenie gminy Biesiekierz. Plan inwestycyjny, który przygotowaliśmy na lata 2021-2023, obejmuje swoim zakresem najważniejsze potrzeby gminy, o których rozmawialiśmy niejednokrotnie na komisjach, czyli budowę nowych i ewentualnie modernizację ujęć wody oraz oczyszczanie ścieków, która też wymaga już, że tak powiem, modernizacji, a także zakup woza sanitacyjnego zarówno dla gminy Biesiekierz, jak i gminy Karlino. To są najważniejsze rzeczy. Szczegóły, że tak powiem, oddam głos Karolowi. Karol o szczegółach będzie mówił. Ja tylko chciałbym ze swojej strony dodać, że pojawiło się w tym planie kilka zadań z roku 2020 właśnie. Pojawiły się dlatego, ponieważ mieliśmy problem z zwolnieniem projektantów. Przetarg, który się odbył właśnie niedawno, drugi, nie pozwolił nam wyłonić wykonawcy, ponieważ nikt się nie zgłosił i teraz działamy nad procedurą zlecenia tych robót projektowych z wolnej ręki. Mamy jednego projektanta, który wyraził wstępne zainteresowanie, więc tutaj ode mnie taka informacja. Karolu, proszę, przedstaw założenia rzeczowe planu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to zacznę od infrastruktury wodociągowej, tak jak było to w przypadku poprzedniej uchwały. Pierwsza pozycja to jest wymiana sieci wodociągowej na ulicy Szpitalnej, zwyczajowo przyjętej, roboty budowlanej, to jest zaplanowane, jak państwo radni pewnie macie wszyscy materiał przed sobą, na 2022 rok. Następna pozycja, modernizacja przyłączy wodociągowych. Tutaj na 2021 rok mamy zaplanowane kilka przyłączy do modernizacji, o tym mówiłem na komisjach. No, po prostu stare przyłącza trzeba modernizować i przenosić punkt pomiarowy. Pozycja trzecia, modernizacja stacji uzdatniania wody 2 w Biesiekierzu. Projekt plus roboty budowlane rozciągnięte na lata 2021-2022. Tak jak omówiłem wcześniej na komisji, jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej w Biesiekierzu, Kotłowie i Laskach Koszalińskich, żeby nie były odczuwalne te spadki ciśnień, szczególnie w okresie letnim. Pozycja czwarta, budowa stacji uzdatniania wody wraz z odwiertem dwóch studni głębinowych w miejscowości Cieszyn. Tutaj spółka przymierza się w najbliższym okresie inwestycyjnym do budowy, do zaprojektowania i budowy stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Biesiekierz. W okolicach na razie wytypowaliśmy miejscowość Cieszyn, aby wpiąć nowe ujęcie wody w system już istniejący, żeby wspomóc funkcjonowanie sieci i poprawę ciśnienia. Następna pozycja to jest budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Stare Bielice. Tu szczególnie państwu radnym i mieszkańcom miejscowości Stare Bielice i Gniazdowo nie trzeba mówić o problemach z ciśnieniem, jakie bywają szczególnie latem, szczególnie upalnym latem w momencie, gdy wszyscy wieczorem podlewamy ogrody. Taka stacja podnoszenia ciśnienia pomoże rozwiązać ten problem. Następny punkt to jest modernizacja sieci wodociągowej w Kraśniku. To tak jak mówiłem na komisji, jest przepisana pozycja z lat ubiegłych,
ale cechuje się ta sieć póki co bardzo małym, właściwie zerowym wskaźnikiem awaryjności i to mogliśmy przełożyć na przyszły okres inwestycyjny. Pozycja następna to jest strefowanie na sieci wodociągowej. To jest typowo inwestycja skierowana dla naszych potrzeb eksploatacyjnych. Pozwoli nam określić straty wody i lepiej zarządzać siecią. Ja nie wiem, czy ja jestem słyszany. Tak, słyszę. Tak, okay, dziękuję, bo tak mi się coś tutaj zwiesiło. Dobra, to mogę kontynuować. Następny punkt to jest zakup sieci wodociągowych, o których już powiedział pan prezes. Następna pozycja, no to już przystąpienie do realizacji modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Parsowo. Jest to niezwykle ważne zadanie, priorytetowe na chwilę obecną w gminie Biesiekierz. Kolejna pozycja, budowa sieci wodociągowej na działkach w Biesiekierzu 2/109, 115 i tak dalej. Jest to okolice pałacu w Biesiekierzu. Mamy wybudowany nowy odcinek sieci. Chcielibyśmy uporządkować temat przyłączy wodociągowych do nowych sieci. I ostatnia pozycja to jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biesiekierz. To jest działka 89,5, przełączenie dwóch ostatnich budynków. To jest w okolicach szkoły, wyjazd w kierunku Parnowa. Mamy tam ostatni odcinek starej sieci, który jeszcze funkcjonuje, a chcielibyśmy uporządkować i przyłączyć wszystkich odbiorców na nową sieć. To tyle pokrótce, jeśli chodzi o planowane inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową. Następnie przejdę do infrastruktury kanalizacyjnej. I pozycja pierwsza, oczywiście wykonanie w 2022 roku modernizacji kanalizacji na tej ulicy Szpitalnej w Biesiekierzu. Następna pozycja to jest modernizacja przepompowni 503 w miejscowości Nowe Bielice. Znamy problem przepompowni 503, wiemy kiedy on się pojawia szczególnie. Mamy świadomość jako spółka, że teren wokół przepompowni P503 w Nowych Bielicach jest zabudowywany, dlatego planujemy wybudować tam podziemny, w pełni zautomatyzowany zbiornik retencyjny, który wspomoże funkcjonowanie przepompowni ścieków. Następną pozycją jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiązowej w Starych Bielicach. Tu również spółka widzi wskaźnik zabudowy tej ulicy. To już przybywa nowych mieszkańców i widzimy potrzebę skanalizowania tej właśnie ulicy. Kolejna pozycja to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kalinowej. To jest przedłużenie już istniejącej kanalizacji. Tu się odbywają już prace projektowe przy okazji prac projektowych gminy Biesiekierz związanych z przebudową drogi i tutaj zanim powstanie nowa droga chcielibyśmy wybudować te sieci. Kolejna pozycja to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Bielice, rejon ulicy Mieczyków i Makowej, to już rozmawialiśmy o tym na komisjach, skanalizowanie po prostu tego rejonu, tych właśnie ulic. Wiemy, że tam nie ma kanalizacji, chcielibyśmy to uporządkować. I pozycja siódma to jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, projekt i roboty budowlane. Przybywa mieszkańców, przybywa ilości ścieków, musimy pomyśleć o rozbudowie oczyszczalni. Tutaj wchodzi w rachubę modernizacja i rozbudowa reaktorów SBR, bo tak na takich właśnie pracuje oczyszczalnia w Biesiekierzu, jak również ewentualna budowa poletka osadowego, żeby składować osady ściekowe. I ostatnia pozycja, modernizacja przyłączy budowlanych, przyłączy kanalizacyjnych, roboty budowlane. Tak jak w przypadku przyłączy wodociągowych, my tutaj też musimy zaplanować po prostu wymianę niektórych starych przyłączy. To jeśli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną. Ostatnią, równie ważną jest zakup materiałów inwestycyjnych. Tutaj chodzi o zakup pomp, żeby cały czas utrzymać eksploatację. Musimy niektóre pompy wymieniać już na nowe. Tutaj w okresie ostatnich 10 lat te pompy zostały przepompownie, powstały 10 lat temu, zbliża się już powoli koniec żywotności niektórych pomp, dlatego musimy je sukcesywnie wymieniać. Dział technologiczny, dział utrzymania ruchu to są stałe nasze koszty, które musimy narzędzia kupić do obsługi tych pomp. Zakup pomp do wody, taką też również tu mamy pozycję, to chodzi o pompy do ujęć głębinowych. Musimy mieć stale dostępną pompę, zarówno tą, którą eksploatujemy, jak również w zapasie, żeby móc dostarczyć wodę w sposób ciągły. Pozycja piąta i to jest najbardziej, o której pan prezes wspomniał, samochód specjalistyczny ssąco-płuczący, czyli tak zwane WUKO.
Tutaj wstępnie wspomniałem Państwu na komisji, że przymierzamy się do zakupu takiego pojazdu. No chcielibyśmy to bardzo zrealizować. Skróci to czas realizacji usunięcia awarii, szczególnie na terenie gminy Biesiekierz. Gmina Biesiekierz od Nowych Bielic poprzez Laski, Kotłowo do Biesiekierza ma bardzo specyficzny układ przepompowni, który wymaga stałego czyszczenia, bardzo częstego, i to na pewno urządzenie, taki samochód by zapewnił ciągłą pracę tych obiektów. Bardzo potrzebne, tutaj bardzo bym prosił, żeby się Państwo pochylili nad tym. Punkt szósty, komputeryzacja. Tak jak już wspomniałem, my musimy cały czas pracować na płatnych subskrypcjach i programach specjalnych komputerowych do obsługi sieci. Jest to bardzo ważne i cały czas wdrażamy nowe technologie, no, nowe programy. I ostatnia pozycja, zakup środków małocennych. No tu muszę kupować narzędzia dla pracowników, którzy obsługują sieć. To wszystko. Korzystając z okazji, i mam nadzieję, że jestem jeszcze słyszalny, chciałbym tylko Państwa... Chciałbym Państwu przekazać, że spółka RWiK uruchomiła numer alarmowy dla mieszkańców 994, ogólnopolski numer alarmowy pogotowia wodociągowego, także zachęcam w razie czego do korzystania. Dodatkowo zmodernizowaliśmy stronę internetową, bardzo dużo ciekawych, przydatnych informacji mamy tam, także zachęcam do odwiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Karolu. Czy są pytania jeszcze, proszę Państwa, do Pana Karola albo do Pana Prezesa? Jan Wypych, można? Tak, proszę, pan Jan Wypych. Wykonując instalacje sanitarne do danych gospodarstw domowych, wykonujecie od razu przyłącza do tych gospodarstw, czy to każdy indywidualnie musi się przyłączyć na własny koszt? Jakie to koszty są? Dziękuję. To znaczy, to nie ma kosztów. Jeżeli my modernizujemy dzisiaj, bo domyślam, że chodzi się o sieć kanalizacyjną, czy o sieć wodociągową? O sieć kanalizacyjną. Jeśli chodzi o budowę takiej sieci kanalizacyjnej, to spółka zawsze doprowadza odgałęzienie do granicy działki. Tylko to nie jest instalacja kanalizacyjna. Instalacje są w budynkach. My doprowadzamy odgałęzienia. Dziękuję bardzo. O to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki z o.o. RWiK z siedzibą w Beogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2021-2023. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski, Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska-Bauer, jestem za. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Modła Monika. Monika Modła, jestem za. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Płaza Marek. Marek Płaza, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy, jestem za. Dziękuję. Tomczak Bernadeta. Pani Beniu. Beta Tomczak, jestem za. Dziękuję. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Temat uchwał mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu siódmego. Jest to Trybuna Obywatelska. Na trybunę nikt się nie zapisał. Więc przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt ósmy, interpelacje i zapytania radnych. Ja tu w tym punkcie... To pani przewodnicząca, mogę? Pani mogę w tym punkcie? Ale chwileczkę, najpierw ja powiem. Proszę chwilkę powiedzieć. Informuję, że wpłynęło do zapytania od pana Marka Płazy w sprawie oszczędności z tytułu zwolnienia pracowników świetlic i wydatków, jakie zostały pokryte z tego tytułu z Urzędu Gminy. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie panu Markowi i zostanie zamieszczona również na stronie gminy.
Proszę pan Marek Płaga. Oj, co się porobiło? Widać mnie, słychać? Tak, widać, widać, słychać. Dobrze. Pani przewodnicząca, odnośnie tego, co pani powiedziała, to ja tylko chciałem powiedzieć, że dwie komisje do tyłu, pan wójt i pani skarbnik, na moją prośbę zobowiązali się, że taką informację przedstawią. Nie dostałem, stąd to jest to pismo, także ten. Natomiast ja chciałem coś innego powiedzieć, albo jeszcze inaczej. Chciałem się zwrócić z apelem do mieszkańców naszej gminy. Proszę państwa, Rada Gminy przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiesieckie. Ten regulamin jest umieszczony na stronach Urzędu Gminy i apel do państwa, do mieszkańców gminy, proszę wejść i się zapoznać z tym regulaminem, bo ten regulamin pomoże państwu zrozumieć, dlaczego podjęliśmy takie, a nie inne działania, jeśli chodzi o płatność za wywóz śmieci na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma interpelację lub zapytanie? Terelak Jan Jerzy. Proszę pan Terelak Jan Jerzy. Mam interpretację, mam. Panowie wójtowie, pani skarbnik, pani sekretarz, panie i panowie radni. Jako radny złożyłem 28 sierpnia wniosek do projektu budżetu gminy Biesiekierz na 2021 rok. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Biesiekierz, wjazd do bloków z miejscowością Nowe Bielice Odyseja, łączącą dalej istniejącą ścieżką pieszo-rowerową do Koszalina. Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 5 km 100 metrów jest potrzebna do wybudowania w celu bezpieczeństwa i rekreacji mieszkańców gminy Biesiekierz. Jako jedyna gmina przylegająca do miasta Koszalin nie ma takiego połączenia, nie ma takiej ścieżki rowerowej. Więc chciałbym, żeby pan wójt wypowiedział się, żeby mieszkańcy usłyszeli to, co usłyszeli radni i na komisji wspólnej. Pisemną interpelację złożę do biura rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, czy może pan... Halo? Panie wójcie. Już jestem. Jestem. Myślę, że tu bardziej precyzyjnej odpowiedzi udzieli zastępca wójta, ale ja tylko przypomnę, że no to jak mówię, ten temat był poruszany i on jest, doceniamy jego wagę i znaczenie, tylko no brak możliwości finansowych zewnętrznych na budowę tego typu ścieżki pieszo-rowerowej, jak i sprawy własnościowe. Wcześniej ta droga, jak pamiętacie państwo, była w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie przeszła pod egidę Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Być może w przyszłorocznym budżecie, czy jeszcze w przyszłym, rozpoczniemy pracę i rozmowy z Wojewódzkim Zarządem na temat wspólnej być może inwestycji. Przypomnę tylko państwu, że w pewnym momencie, kiedy mieliśmy do wyboru w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwanego ZIT-u, budować ewentualnie ścieżkę, czy budować połączenie z Koszalinem, to wybraliśmy tą drogę połączenia z Koszalinem ze względu na niedogodność i bezpieczeństwo mieszkańców Starych Bielic i ta droga była wtedy zrealizowana z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, która kosztowała również niemało. No i w tym momencie nie było żadnego innego projektu, do którego moglibyśmy aplikować, żeby dostać dofinansowanie. Tak jak wcześniej mówiłem, do każdej inwestycji, do każdego projektu staramy się znaleźć stosowne dofinansowanie. Ale myślę, że tu pan Tomasz będzie jeszcze bardziej precyzyjny w określeniu niektórych szczegółów. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę pan Tomasz Połowaty. Dziękuję bardzo. No, proszę bardzo. Wójt wyczerpał część jakby informacji na temat ścieżki rowerowej. No, przede wszystkim kierowaliśmy się dotychczas priorytetami, a to jak powiedział w wystąpieniu wójt, to drogi, jeszcze raz drogi. Budowa ścieżki rowerowej przypomina tak naprawdę w projektowaniu i dofinansowaniu drogi. Trzeba wykonać projekt, trzeba uzgodnić lokalizację, pozyskać grunty, a to jak wiemy, jak powiedział pan wójt, zmieniały się, są we władaniu Generalnej Dyrekcji, teraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Koszty opracowania dokumentacji, jak również później realizacji, to są naprawdę znaczące koszty. Spotykaliśmy się między innymi z pytaniami
dlaczego nie budujemy ścieżek rowerowych w ciągu tych naszych nowych dróg, ale to podraża koszt inwestycji około 30% nawet, więc wybierając, czy zrobić krótszy odcinek, czy w ogóle nie robić drogi kosztem ścieżek, no to wybieramy niestety jeszcze drogi. Ale jesteśmy w dobrej sytuacji, Szanowni Państwo, ponieważ perspektywa przed nami, ta nowa perspektywa finansowa w bardzo dużym stopniu dotyczy finansowania projektów, których celem jest obniżenie tlenku węgla w atmosferze. To są tak zwane projekty środowiskowe i tutaj jednym z podstawowych elementów jest tak zwany transport niskoemisyjny, jak również zamiana samochodów na rowery, to tak w uproszczeniu. Z tego między innymi działania jest finansowane, Szanowni Państwo, Centrum Przesiadkowe. Ponad 600 tysięcy złotych nie po to, żeby zmienić plac, wybudować nową drogę, ale żeby zredukować ilość tlenku węgla w powietrzu poprzez zamianę transportu w postaci samochodu na transport niskoemisyjny, to jest busy oraz rowery. Busy w sensie takim, że do jednego samochodu wchodzi kilkanaście osób i dzięki temu koszt jednostkowy produkcji CO2 jest mniejszy. W związku z tym przyszła perspektywa, która przed nami, przyszła perspektywa finansowa, która jest przed nami, myślę, że będzie pozwalała na dofinansowanie ścieżki rowerowej. Jak również wysyłaliśmy już pisma do Urzędu Marszałkowskiego, jak również prowadziliśmy rozmowy właśnie w celu sfinansowania takiej drogi. I obecny Urząd Marszałkowski prowadzi dosyć duży projekt w skali całego województwa budowy ścieżek rowerowych wspólnie z gminami, ale w pierwszym etapie tego dużego projektu inwestycyjnego jest budowa głównych i połączenie dotychczasowych ścieżek rowerowych na terenie całego województwa. Dopiero potem będzie kolejny etap połączenia tych sieci z innymi miejscowościami. Także pojawią się takie możliwości, będziemy je śledzić i wykorzystamy, jeżeli tylko się pojawią. Dziękuję. Dziękuję ja bardzo. Jeszcze uzupełnię, Pani Przewodnicząca, bo proszę, Panie Wójcie. Wspomnę o tym projekcie, który mieliśmy jakby wpisany do Rzecza, do Związku Gmin do Rzecza Parsenty. I nasz projekt właśnie wtedy został wpisany jako projekt został złożony, który miał łączyć Koszalin właśnie z Kołobrzegiem. No niestety priorytety Związku Gmin do Rzecza Parsenty się zmieniły i skierowano realizację ścieżek od południa w kierunku właśnie morza i nasza potencjalny projekt przyszłej ścieżki niestety upadł. Stąd między innymi nasze nawet takie trochę demonstracyjne wystąpienie ze Związku Gmin do Rzecza Parsenty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pewno byłaby to ważna inwestycja też dla rowerzystów naszej gminy, bo to jednak łączyłoby nawet Urząd Gminy z tymi ościennymi, czyli powiedzmy nowe Stare Bielice, a po drugie w stronę Manowa, czyli tam w stronę Bonina też jest taka ścieżka fajna zrobiona, do miasta. No, szkoda, że my takiej nie mamy, ale może tak jak pan wicewójt mówi, w tej dalszej perspektywie może się coś uda, nie? Dziękuję panom bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś wolne wnioski i zapytania? Znaczy zapytania i interpelacje, może źle się wyraziłam. Nie, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, jest to punkt 9, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie słyszę, w takim razie przechodzimy do ostatniego punktu naszego posiedzenia. Pani przewodnicząca, chwileczkę. Proszę, bo nie usłyszałam. Przepraszam, ale tak akurat wskoczyłem. Ja mam pytanie do pana wójta. Bo pan wójt mówił, że zostaną wzmożone te kontrole i sprawdzanie przez Straż Gminną pana od gospodarki komunalnej, jeśli chodzi o mieszkańców naszej gminy. No, ja i nie tylko ja bardzo źle oceniam aktywność naszej Straży Gminnej. W związku z tym mam pytanie, w jaki sposób, czy będzie opracowany plan na poszczególne miejscowości, czy będą to kontrole wyrywkowe, bo ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że wiele lat temu, jak PGK Koszalin odbierało od nas śmieci, to zdarzało się co jakiś czas, że za samochodem straży, przepraszam, za śmieciarką jechał samochód PGK Koszalin, jakiś tam malutki, i robiono zdjęcie czy dokumentację przed posesjami, jaka ilość tych pojemników czy śmieci została stamtąd wywieziona.
czy pan wójt przewiduje jakieś planowe działania, a nie tylko wyrywkowe, jeśli chodzi o kontrolę, w jaki sposób są gromadzone i wywożone śmieci z terenu gminy. To jest moje zapytanie, wiąże się z tym, co powiedziała pani skarbnik. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile tych śmieci będzie za miesiąc, za pół roku, za rok. A więc proszę odpowiedź, w jaki sposób będą realizowane kontrole na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie wójcie. Tymczasem na ten czas tak na gorąco przewidywaliśmy na razie kontrole doraźne. Ten projekt, czy uprawnienia Straży Gminnej dopiero w zasadzie weszły. Chcemy się przyjrzeć, jak inne samorządy realizują właśnie tego typu kontrole i sprawy. Być może po jakimś czasie obserwacji sporządzimy określony plan na poszczególne miejscowości. I nie wiem, czy pani Monika by chciała coś uzupełnić, bo ona na bieżąco również jest w tej temacie bardzo mocno zorientowana. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy pani sekretarz chciała coś powiedzieć jeszcze w tej kwestii? Halo? Mikrofon. Tak, wiem. Jestem słyszana już? Tak, teraz już tak. Halo? Tak? Tak, słychać. Tak. Szanowni radni, przedstawię pokrótce informację. Na dzień dzisiejszy wykonano 100 kontroli deklaracji osób, które deklarowały złożenie śmieci, ich prawidłowości. Zamierzamy, do tej pory nie wykryto, no niestety pracownik nie wchodzi do domu, sprawdził posesję, sprawdził mieszkańców, na to, na które odpowiedzi uzyskał, dokonujemy tych kontroli. Ekosan pozostawia worki, które nie podlegają dobrej segregacji, z naklejeczką do segregacji ponownej. Pan, nasz pracownik odpowiadający za gospodarkę odpadami będzie panią strażnik jeździł. Na tą chwilę jeszcze państwu nie odpowiem, jaki będzie harmonogram tych wyjazdów, ale zamierzamy zweryfikować osoby, które nie płacą za śmieci, a złożyły deklarację. Więc jakby to jest taki pierwszy krok. COVID troszeczkę nam tutaj blokuje tą sytuację. Niezmiernie jednak chcę państwa zapewnić, że w najbliższym czasie opracujemy, jeżeli już nasz pracownik wróci ze zwolnienia lekarskiego, w porozumieniu ze strażnik opracujemy dla państwa taki plan i informacje. Będziecie państwo w posiadaniu tej informacji. Mam nadzieję, że to pozwoli nam w lepszy sposób weryfikować i zmusić mieszkańców do uczciwości, bo prawda jest taka, że tu chodzi tylko i wyłącznie o uczciwość. Gro telefonów jest, które wpływają do nas sąsiedzkich, że ty się zauważa się. Na każdy taki sygnał Straż Gminna i pan Przemysław Ajs, czyli nasz pracownik odpowiedzialny za gospodarkę, jeżdżą. Planujemy wdrożyć, tak jak pan Marek Płaza tutaj zauważył słusznie, będziemy też kontrolować firmę Ekosan w miejscu zawożenia, składowania tych odpadów, czy na przykład jechania do Sianowa. Będą to protokołowane kontrole. Więc mam nadzieję, że ten stan poprawi się tutaj i wpłynie to na lepsze wyniki. Niemniej jednak, jeżeli mieszkańcy nie nauczą się dobrze segregować i będą wszystko wrzucali do zmieszanych, to będzie drogo. Niestety. Teraz czeka nas koniecznie już trudny czas. Znowu będziemy pozamykani w domach, wielu z nas. I tutaj apel do mieszkańców. Proszę o jak najlepszą segregację. Może się okaże, że w grudniu będzie ogromna ilość tych śmieci, bo to zauważyliśmy po ostatnim tym lockdownie. No tutaj to byśmy mogli zrobić, będziemy robić naszymi siłami. A państwo dostaniecie od nas tę informację, jak będziemy to weryfikować, ale to już w najbliższym czasie. No po prostu w grudniu mam nadzieję, że ogarniemy już się tutaj i przygotujemy na przyszły rok taką statystykę i takie nasze wytyczne, co będzie w jak którym okresie monitorowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani sekretarz. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze miał pytanie? Proszę, pan Marek Płaza. Pani sekretarz, mam pytanie. Kiedy stanie serce do zbierania nakrętek? To no dzieci naprawdę tego potrzebują. Ja i wielu ludzi wozimy to do Koszalina, wyrzucamy w różne miejsce. Woziłem do szkoły w Bisiekierzu, woziłem do biblioteki, ale wszyscy mają problem, gdzie potem to odrzucić.
System metalowych serc dla dzieci funkcjonuje w całej Polsce. Ja chyba, jeśli dobrze pamiętam, od końca sierpnia albo początku września cały czas pytam o serce w Biesiekierzu. Obojętnie gdzie, czy przed gminą, czy przed biblioteką, ale proszę, żeby było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani sekretarz. Dobrze, to odpowiedź. Panie Marku Płaza, radny gminy Biesiekierz, tak jak na pana wniosek i liczne uwagi też wielu mieszkańców i radnych w sierpniu złożyliśmy zapotrzebowanie, wyłoniliśmy wykonawcę. Trzy tygodnie, do czterech tygodni był czas trwania wykonania. Niestety zadzwonił do nas wykonawca, że jego pracownicy są zamknięci na kwarantannie i myślę, że w ciągu dwóch tygodni stanie to serce, a będzie ono stało przy bibliotece. Niestety to są siły wyższe i nie mamy jakby na to przełożenia. Mamy podpisane zobowiązanie, ale niestety przedłużyło się. Wiem, że temat jest ciągły, ale nie dało się tego wcześniej niestety zrobić. No z przyczyn covidowych. Mam nadzieję, że jeszcze dwa tygodnie i to już wszystko będzie, bo dwa tygodnie temu dostaliśmy informację, że pracownicy są na kwarantannie, nie wykona, bo bardzo dużo ma zleceń. Po rozeznaniu rynku tylko jedna firma odpowiedziała nam na zapytanie. Jedna firma tylko w najbliższej okolicy wykonuje. Także stajemy na głowie i też rozumiemy i jak najbardziej chcielibyśmy pomóc. Te serce z tymi kapslami naprawdę to jest ważna sprawa, no ale musimy niestety poczekać. Nie wyczarujemy teraz na tą chwilę. A będzie stało przed biblioteką. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Czyli stajemy na sercu, a nie na głowie i serce będzie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że już więcej zapytań nie ma. Przechodzimy do punktu ostatniego, punkt 10. Zakończenie obrad 21. sesji Rady Gminy Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 21. sesji Rady Gminy Biesiekierzu. Dziękuję państwu bardzo. Jeszcze powiem tylko, że 14 grudnia jest następna komisja i sesja jest 17 grudnia.